Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi prawym okiem. Dzień dobry Panie Stanisławie. Jak Pan się odniesie do komentarza Pana ambasador Polski we Francji, który w bardzo nieprzemyślany sposób odniósł się o wojnie na Ukrainie i ewentualnym militarnym uczestnictwie w niej? Czy możemy obawiać się rozszerzenia konfliktu? Wtedy artykuł 5 NATO nie będzie nas obowiązywał i rozwiąże się problem niedoborów ludzkich na froncie, które podobno zaczynają doskwierać po stronie Ukraińców. Czy Polska czeka wkręcenie w wojenną maszynkę do mięsa? No ja tutaj odczuwam, że tak powiem, uczucia ambiwalentne na temat pana ambasadora i jego wypowiedzi, bo to nie tyle był komentarz, co bo jego tam zapytali, bo on udzielał wywiadu jakiejś gazecie francuskiej, no i zapytali go, co tam Polska, i on odpowiedział. Myślę, że pan ambasador Rościszewski powiedział prawdę. Nie powinien może takich rzeczy mówić, bo język dyplomatyczny używany jest, służy ukrywaniu prawdy, a nie jej podawaniu. No ale pan ambasador Rościszewski jest ambasadorem, dyplomatą bardzo świeżej daty, więc może o tym nie wiedzieć. No i zapytano go, to powiedział, co wiedział. Co wiedział. Wygląda na to, że pan ambasador wie już, czy wiedział już coś, o czym myśmy jeszcze nie wiedzieli. No ale dzięki niemu żeśmy się dowiedzieli, że są plany wkręcenia Polski w maszynkę do mięsa i to w taki sposób, żeby to nie wiązało Sojuszu Północnoatlantyckiego i nie uruchamiało procedur przewidzianych w artykule 5. No więc rzeczywiście taka ewentualność istnieje, o czym pan ambasador Rościszewski nam powiedział, a pan ambasador Bartosz Cichocki w Kijowie potwierdził, więc to nie jest jakaś fantasmagoria pana ambasadora Rościszewskiego, tylko wiedza dosyć rozpowszechniona wśród ambasadorów Rzeczypospolitej za granicą. Więc powinniśmy to potraktować bardzo poważnie i ja mówię, no z jednej strony to niedobrze, że pan ambasador Rościszewski zapomniał, że język dyplomatyczny służy ukrywaniu prawdy, no ale z drugiej strony inaczej byśmy się nie dowiedzieli, co tutaj nam grozi. A tak to żeśmy się dowiedzieli, dlatego mówię o uczuciach ambiwalentnych. SIBA 500. Czy istnieje cud o konotacji negatywnej? Nie bardzo pana rozumiem, mówiąc szczerze, co ja uważam za cuda. Może tak, to może panu jakoś się rozjaśni. Otóż Pan Bóg stworzył świat. No i jak Biblia w opisie stworzenia świata, jak refren powtarza tam co frazę, że widział, że to, co stworzył, to było dobre, a nawet bardzo dobre. No i stwarzając świat, a więc wszystkie, całą materię i tak dalej, również stworzył zasadę, według której świat funkcjonuje. Jest to zasada przyczynowości, która głosi, że z określonych przyczyn muszą wystąpić określone skutki. Muszą. Czy zasada przyczynowości jest dobra czy zła? No to żeby to ocenić, to spróbujmy sobie wyobrazić, że jej nie ma. Że z żadnych przyczyn nie wynikają żadne skutki. Świat by się nam jawił wtedy jako chaotyczne kłębowisko, o którym nic konkretnego nie moglibyśmy powiedzieć, żadnych prawidłowości uchwycić. Krótko mówiąc, rozum byłby nam całkowicie niepotrzebny, bezużyteczny. Prawdopodobnie byśmy nie mieli rozumu, bo po co nam rozum, jak on do niczego się nie nadaje. W związku z tym musimy wyciągnąć z tego wniosek, że zasada przyczynowości jest bardzo dobra, dlatego że możemy dzięki niej właśnie opisać świat, no i być istotami rozumnymi. I teraz, co to są cuda? Mówię, z określonych przyczyn muszą wystąpić określone skutki.
a cudami nazywam sytuacje, w których przyczyny są, a skutku nie ma. Albo występuje skutek, ale całkiem inny, niż powinien wystąpić z tych przyczyn, które się na niego złożyły. No i to nazywam cudem. Już tyle. Nie wiem, co to jest cud o konotacji negatywnej, także jakby pan na przyszłość trochę jaśniej się wyraził, to byłoby mi łatwiej panu odpowiedzieć. Pan Greg Krupiński. Panie Stanisławie, pan Greg Krupiński mi tu naśladuje. Czy mógłby pan przybliżyć polskiemu pożeraczowi ruskich pierogów od niedawna zwanych ukraińskimi? Tak, nic o tym nie wiem. To jacyś, kurczę, blade ormowcy politycznej poprawności przyswoili sobie tę nazwę. Ja po staremu nazywam te pierogi ruskimi. Tak, no barszcz to jest ukraiński, to jasne. Chociaż jeszcze przed I wojną światową to nie nazywał się wcale ukraiński, tylko małoruski. Na przykład Melchior Wańkowicz w Szczenięcych Latach, chyba w Szczenięcych Latach, opisuje taką historię, jak to w sąsiedztwie właściciel majątku ziemskiego po 30 latach zwolnił kucharza ze służby, z posady. A przyczyna była taka, że przez 30 lat każdego dnia wydawał kucharzowi dyspozycję, co ten ma mu ugotować. A dyspozycja brzmiała każdego dnia przez 30 lat tak samo. Zrobisz mi na pierwsze barszcz małoruski, uważasz? Tak, jaśnie panie. Na drugie mięso jakieś i wymyśl tam coś na trzecie. No i kucharz tak robił i po 30 lat tak robił, aż wreszcie któregoś dnia zrobił barszcz małoruski, mięso jakieś i deser, ale nie zapytał swojego chlebodawcy. No i tamten tak się tym zdenerwował, że go wyrzucił z posady. Więc trzeba powiedzieć, że te nazwy potraw to czasami rzeczywiście wynikają z politycznych przyczyn, ale ja akurat nie uważam, żeby zmiana nazw miast była uzasadniona tak jak na przykład Leningrad. Leningrad się nazywał Sankt Petersburgiem, no potem Leningradem, teraz znowu się nazywa Sankt Petersburgiem, a z kolei dzisiejszy Wołgograd nazywał się przedtem Stalingradem, a jeszcze przedtem Carycynem. No i widzimy, że do czego to prowadzi. Kim był, to druga część pytania, i czym się zasłużył dla Polski niejaki Zbigniew Brzeziński? Pozdrawiam i czekam na słowa prawdy szczere i bolesne. No, trochę nieuprzejmie pan tutaj potraktował Zbigniewa Brzezińskiego, bo on nie jest niejaki, takie określenie niejaki to ma charakter lekceważący, przynajmniej w języku polskim, bo sugeruje, że to nie wiadomo, kto to jest, czy był. Tymczasem Zbigniew Brzeziński to nie był byle kto. Po pierwsze, był profesorem nauk politycznych i znany był, ja na przykład pamiętam, że jeszcze w latach 60., jak byłem uczniem ostatnich klas gimnazjum, liceum, no to Trybuna Ludu strasznie tam ujadała na Zbigniewa Brzezińskiego, na profesora Brzezińskiego. No, takim demonizowała go strasznie za to, że on sformułował teorię konwergencji. Teoria konwergencji głosiła, że dwa antagonistyczne mocarstwa, które w takim klinczu śmiertelnym się znajdują, w miarę upływu czasu coraz bardziej się do siebie upodabniają. I bolszewikom to było ogromnie nie w smak. I strasznie za to profesora Brzezińskiego krytykowali. Profesor Brzeziński wywierał za czasów prezydenta Cartera w każdym razie, a i potem chyba też pewien wpływ na politykę Stanów Zjednoczonych, więc no, był postacią na świecie bardzo znaną, także używanie określenia nijaki w stosunku do jego osoby nie jest uzasadnione moim zdaniem. Dla Polski się specjalnie niczym nie zasłużył. Być może, że doradzając prezydentowi Carterowi, doradził mu, żeby
uzależnić politykę, i tam, a zwłaszcza kredytowanie państw socjalistycznych w ramach detente, odprężenia, od przestrzegania pewnych standardów dotyczących stosunku tych rządów, tych państw do własnych obywateli. To właśnie był ten trzeci koszyk aktu końcowego KBWE w Helsinkach, który rzeczywiście stawiał przywódców bolszewickich w trochę trudnej sytuacji. Zilustruję to przypadkiem mojego już nieżyjącego przyjaciela, pochlebiam sobie, Władimira Bukowskiego. Otóż Władimir Bukowski był tak zwanym dysydentem, to w Sowietach to była poważna sprawa. No i był pierwszym człowiekiem na świecie, u którego ruscy wracze, sowieccy właściwie wracze, zdiagnozowali słynną schizofrenię bezobjawową. O co chodziło? No, za Stalina, a i później tam, to takiego Bukowskiego, ale za Stalina to z całą pewnością, tam by wpakowano z kulą we łbie do dołu z wapnem i tyle. No, ale kiedy Związek Sowiecki podpisał akt końcowy KBWE, a poza tym no, pożyczki dostawał zbożowe, bo tam cienko było z Vivendą, no to musiał zachowywać przynajmniej pewne pozory. No i ten Bukowski, no on tam w takiej książce, polecam tę książkę, I powraca wiatr pod takim tytułem, pisze, jak to tam wyglądały przesłuchiwania przez KGB. No i któregoś razu oficer tam próbował go wziąć pod włos i mówi: wy, obywatel sowiecki, znaczy człowiek sowiecki, a Bukowski mu przerwał, mówi: ja nie jestem żadnym człowiekiem sowieckim, ja jestem tylko obywatelem Związku Sowieckiego, ale to nie jest to samo. No więc rada w radę uradzili, że jako schizofrenik bezobjawowy wylądował w politizolatorze w Jarosławiu nad Wołgą. No ale siedział tam, a tu się opinia światowa interesowała losem tych dysydentów. No i znowu no, problem był, co tym dalej z nim robić. I na szczęście w Chile generał Pinochet przeprowadził przewrót wojskowy i aresztował przywódcę pierwszego sekretarza tamtejszej partii komunistycznej, Luisa Corvalana. No i żeby się pozbyć Bukowskiego z Sowietów, to uradzili tam na Kremlu, że wymienią Luisa Corvalana na niego. No i rzeczywiście w Zurychu taka wymiana nastąpiła. Na lotnisku Bukowski mi opowiadał, że tak to zaaranżowali, żeby jeden drugiego nie widział, na kogo go wymieniają. No i, ale jakiś taki fraszkopis anonimowy, to sowiecki, napisał na ten temat fraszkę treści następującej. Pamieniali chuligana, bo Bukowski był w Sowietach przedstawiany jako chuligan, pamieniali chuligana na Luisa Corvalana. Gdzie najtich tajkuju blać, sztop na lońku pamieniać. Więc tu zasługi Zbigniewa Brzezińskiego w takich sprawach, prawdopodobnie jakieś Zbigniew Brzeziński jakieś zasługi tutaj położył. W związku z tym no, o takich mogę zaświadczyć jako człowiek żyjący w tamtych czasach i zdający sobie sprawę z tego, co się na świecie dzieje. Natomiast tam, ale to no, między innymi dla Polski, bo w Polsce też dzięki aktowi końcowemu KBWE w Helsinkach powstała ta opozycja demokratyczna. Ja o sobie mogę powiedzieć tak, że nabrałem odwagi po tym akcie końcowym, bo doszedłem do przekonania, że bolszewicy nie będą nas zabijali za tutaj opozycyjne postawy, a w każdym razie nie od razu. No i to dlatego przystąpiłem do konspiracji, tym bardziej, że no ci, którzy tam te konspiracje rozpoczęli, podnieśli poprzeczkę tak wysoko, że nie można się było uważać za antykomunistę i porządnego człowieka, jak się tutaj nie wykonało jakiegoś kroku. No i tutaj też jakąś tam zasługę Zbigniew Brzeziński ponosi. Michał Stanisławiewicz. Panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Budzi się pan o poranku i widzi nad sobą Kiejkuta mierzącego do pana z pistoletu.
Michalkiewicz, jedziecie na bezludną wyspę. U tu tego, żeby wam nie było tak smutno, możecie sobie wybrać towarzyszkę. Wolna jest Szojryn Gwielgus albo Kazia Szczukówna. No, szybko, bo będziemy sadzać na nodze od stołu. Przypuszczając, że nie chce pan skończyć pod czujną ubeka strażą, rad nie rad zgadza się na pan na przymusowe wakacje. Którą pan wybiera i dlaczego? Na otarcie łez Kiejkut pozwala zabrać jedną książkę. Jaka to książka? No to zadał mi pan śmiertelnego, bo z jednej strony wielce czcigodna Joanna Szojryn-Gwielgus jest moją faworytą, więc byłoby trochę z mojej strony niegrzecznie, gdybym tutaj z niej zrezygnował. No, ale wydaje mi się, że z panną Kazią Szczukówną ten intelektualny kontakt byłby trochę bogatszy, dlatego że panna Szczukówna, no po pierwsze, jest córką mojego nieżyjącego przyjaciela Stanisława Szczuki. Przypomnę, jak pan Stanisław Szczuka bardzo nie lubił, jak ja go nazywałem mecenasem. Zwracałem się do niego, panie mecenasie. No i jak kiedyś mówię, no to jak się mam do pana zwracać? A on mówi, no tak, jak to jest przyjęte, panie bracie. Ja mówię, ja nie mogę tak się do pana zwracać, bo ja nie jestem pochodzenia szlacheckiego, tylko plebejskiego. A on na to, a co tam pan brat wie? No więc tak mi tutaj, no to ośmielił mnie w ten sposób. No więc po pierwsze przez sentyment do mojego nieżyjącego przyjaciela Stanisława Szczuki, który no jest ojcem panny Kazimiery, to raczej bym ją wybrał. A poza tym, tak jak mówię, ona czytała, nie wiem jak teraz, ale czytała dużo książek, to ja też trochę czytałem, więc moglibyśmy przypadkowo natrafić na książki, które i ona czytała, i ja. No i mielibyśmy jakiś temat do rozmowy na bezludnej wyspie. To nie jest do pogardzenia sytuacja. No i tyle. A poza tym jeszcze jedna rzecz, ale to nie powinienem może tam mówić o tym, bo pani moja faworyta, wielce czcigodna Joanna Szojryn-Gwielgus jest zamężna, podczas kiedy panna Szczukówna, jak sama nazwa wskazuje, jest panną, więc tutaj nie dopuściłbym się ani bigami, ani mezaliansu. W związku z tym no, wybór jest jednoznaczny. A, książkę, jaką bym wziął, no to musiałbym się zastanowić. Wziąłbym trylogię Henryka Sienkiewicza. To bym się przenosił wtedy do innego świata. Czytając trylogię, przenosiłbym się do innego świata. Gdyby mi panna Szczukówna za bardzo tam zalazła za skórę, to bym miał jakąś ucieczkę. Bo tak inne książki to nie dawałyby mi takiego dystansu, a ta by mi dawała. Surya Varman. Panie redaktorze, gdyby od pana zależał system więziennictwa w Polsce, to jakie zmiany by pan zaproponował? Nie wiem, nie proponowałbym żadnych radykalnych zmian, tylko bym, znaczy zrewidowałbym, sprawdziłbym, jak wyglądają koszty utrzymywania systemu więziennego. No i przede wszystkim bym przywrócił karę śmierci. To akurat wykracza poza możliwości tam szefa systemu czy organizatora systemu więziennictwa, ale wydaje mi się, że przywrócenie kary śmierci rozładowałoby trochę sytuację w więzieniach. No i nie byłoby problemu z tym obozem koncentracyjnym, podobno który pęka w szwach w Gostyninie, który tu urządził nam pobożny poseł Gowin. Ale to tylko dlatego, że kara śmierci została zniesiona, bo gdyby nie, no to by nie było problemu i żaden obóz koncentracyjny w Gostyninie nie byłby potrzebny. Więc to taką zmianę to bym wprowadził od razu, no, ale to przekraczałoby moje kompetencje, bo przecież kary śmierci nie mógłbym samodzielnie wprowadzić, ale w każdym razie bym to postulował. A potem musiałbym lepiej poznać
poznać, musiałbym lepiej poznać funkcjonowanie systemu więziennego, bo akurat tutaj no, siedziałem sam w więzieniu, ale to niewystarczająca jest ta wiedza moja, więc chciałbym mieć trochę lepsze rozeznanie. Jan Nowak. Jakie pan, ma pan zdanie o II Rzeczypospolitej? Według Bogusława Wołoszańskiego żaden przedwojenny polski polityk nie zasługuje na szacunek. No ja bym się specjalnie opinią pana Bogusława Wołoszańskiego nie kierował, dlatego że nie jestem pewien, czy on sam zasługuje na specjalny szacunek, ponieważ był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, więc specjalnego nabożeństwa ja bym do niego nie miał. Natomiast wydaje mi się, że merytorycznie się myli. Było kilku polityków, no na przykład Roman Dmowski z pewnych względów zasługiwał na szacunek. Ignacy Paderewski zasługiwał na szacunek, mimo pewnych słabości, ale duże zasługi. Osobiście pan Ignacy Paderewski dla Polski położył. Między innymi dzięki osobistej znajomości z prezydentem Wilsonem spowodował, że wśród amerykańskich celów wojennych, tego słynnego tego protokołu Wilsona, no to znalazła się wzmianka o Polsce wolnej z dostępem do morza i o gospodarce gwarantowanej traktatami, więc no, każdy polityk ma swoje zalety i swoje wady. No i tutaj, ale to w przypadku Ignacego Paderewskiego, to ja bym takich wad się nie dopatrywał, czy w przypadku Dmowskiego, chociaż Dmowskiemu zarzucali, że on się uchylał od odpowiedzialności, bo nie chciał, że tak powiem, brać udziału w rządach. No to rzeczywiście nie chciał, ale no, moim zdaniem może się nie czuł na siłach dźwigać ciężaru tej odpowiedzialności, a to nie, jeżeli tak, to nie można tego uznać za wadę, tylko raczej za poczucie rzeczywistości. No, na przykład Grabski, który reformę finansów państwowych przeprowadził, no to myślę, że o ile przedtem mieliśmy do czynienia z hiperinflacją, która no po prostu do desperacji ludzi doprowadzała i do nędzy, no to dzięki tej reformie Grabskiego hiperinflacja została opanowana i przynajmniej pod tym względem, to pod względem finansowym Rzeczpospolita była stabilna, to co z korzyścią dla obywateli. Więc uważam, że pan Bogusław Wołoszański nie ma racji, że żadnego. No, to jasne. Dominik N. Dzień dobry. Co sądzi pan o panu Magierowskim? Jest poliglotą, dobrze się prezentuje, jest dyplomatą. Czy byłby to dobry ruch, aby PiS wystawiło go do wyborów prezydenckich? Jaka jest pana opinia o panu Magierowskim? No ja nie mam dobrej opinii o panu Magierowskim. Od czasów, kiedy on przyjechał do Stanów Zjednoczonych z takim zadaniem storpedowania tego rozpaczliwego lobbingu, który część Polonii amerykańskiej próbowała prowadzić przeciwko ustawie 447. No to uważam, że pan Marek Magierowski żadnym prezydentem Polski nie powinien być, dlatego że ewidentnie działał tutaj w tej sprawie wbrew polskiemu interesowi państwowemu i wbrew polskiemu interesowi narodowemu. Ja mu tego nigdy nie zapomnę. Chris Collins. Szanowny panie Stanisławie, twierdzi pan, że kierownikiem Unii są Niemcy. Okej, dobrze. To jak pan wytłumaczy pomysły unijne Urszulki von der Leyen, które są wprowadzane w życie, a sprzeczne z niemiecką racją stanu? Pozdrawiam z Toronto. A, widzi pan. Dobrze ją oceniam. To jest wszystko zgodne z moimi przewidywaniami. Jakie tutaj, bo wyciągnąłem wnioski ze sposobu, w jaki Niemcy ratyfikowały traktat lizboński.
Otóż było tak, że ten traktat lizboński został zaskarżony przez jakiegoś deputowanego do Bundestagu z Bawarii, już nie pamiętam jego nazwiska w tej chwili, jako sprzeczny z Konstytucją Republiki Federalnej Niemiec. No i on złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe. Trybunał wprawdzie uznał, że traktat lizboński nie jest sprzeczny z Konstytucją Niemiec, ale uzależnił zgodę na ratyfikację tego traktatu przez prezydenta Republiki Federalnej Niemiec od uprzedniego uchwalenia ustawy treści następującej, że żadne prawo nie może wejść w życie na terenie Republiki Federalnej Niemiec bez uprzedniego zatwierdzenia go przez połączone izby niemieckiego parlamentu, Bundestag i Bundesrat. Taka ustawa się ukazała, została uchwalona i prezydent ratyfikował traktat lizboński. Jaki płynie z tego wniosek? Że Niemcy mogą forsować na terenie Unii Europejskiej jakieś rozwiązanie prawne, które wejdzie w życie we wszystkich państwach, bo inne państwa takiego zastrzeżenia nie zrobiły przy ratyfikacji traktatu lizbońskiego, a w Niemczech nie wejdzie. No to pani Ursula von der Leyen może śmiało lansować rozmaite głupstwa, mając świadomość, że Niemcy mają wbudowany bezpiecznik. No i tyle. Ziomuś 561. No wiadomo już, że od tyłu zachodzą nas Judejczykowie. Ale jakie ma pan rady? Bronić Kościoła, czy jak to mówił Wiennicki i Urbaniak, niech sam się oczyści. Co konkretnie możemy robić przeciw, a w szczególności uświadamiać młode pokolenie? Moim zdaniem Kościół powinien się sam oczyścić i tu gdyby na czele Kościoła w Polsce stał ktoś taki jak prymas Wyszyński, no to by przeprowadził kurację przeczyszczającą i tyle, i by się Kościół oczyścił. Teraz niestety takiej indywidualności chyba nie ma. No i stąd Kościół, że tak powiem, nie może przeprowadzić kuracji przeczyszczającej. Więc, ale myślę, że tym, którzy na przykład organizują kampanię obsrywania Jana Pawła II, nie chodzi o to, żeby tu Kościół zmeliorować, tylko chodzi o to, żeby odpiłować narodowi polskiemu nawet tę namiastkę szlachty, jaka mu została po komunie. No i a tu w interesie narodowym, długofalowo pojmowanym, powinniśmy do tego nie dopuścić. Bo takie wyprodukowanie przez naród polski takiej organicznej szlachty musi trochę potrwać. To musi potrwać, no jedno pokolenie może nie wystarczyć. Więc na razie musimy się kontentować tą szlachtą taką zastępczą i dlatego nie powinniśmy pozwalać na to, żeby ktokolwiek narodowi polskiemu tę namiastkę szlachty również odpiłował, bo wtedy by go doprowadził do stanu całkowitej bezbronności. I tą przestrogą kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.